Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. William Hope Hodgson. Dom na granicy światów. Rozdział 5. Postać w wąwozie. Jak już wspomniałem, mój dom otaczają rozległe tereny i dziki, zaniedbany ogród. Za ogrodem, w odległości około 300 jardów, leży ciemny, głęboki wąwóz, często nazywany przez okolicznych wieśniaków piekłem. Na jego dnie płynie ospale strumień, tak zasłonięty konarami drzew, że z góry prawie niewidoczny. Muszę tu zaznaczyć, iż rzeczka ta ma swe źródło pod ziemią. Wypływa nagle przy wschodnim końcu wąwozu, a potem nieoczekiwanie znika pod skałami na jego zachodnim skraju. Minęło kilka miesięcy od dnia, w którym odwiedziłem wielką równinę, kiedy znów miało miejsce niezwykłe zdarzenie. Spacerowałem właśnie wzdłuż południowej krawędzi piekła, aż tu nagle kilka kamieni i odłamków żwiru oderwało się od skały pode mną i z groźnym hukiem opadło na drzewa. Usłyszałem plusk wody na dnie wąwozu, po czym nastała cisza. Przeszedłbym obok tego zdarzenia całkiem obojętnie, gdyby nie Pepper, który zaczął zajadle szczekać i nie przestał nawet wtedy, gdy nakazałem mu spokój. Podobne nieposłuszeństwo zupełnie do niego nie pasowało. Podejrzewając, że czeluści piekła kryją jakąś tajemnicę, pospieszyłem do domu po gruby kij. Kiedy wróciłem, Pepper przestał już szczekać, ale warczał i niespokojnie węszył wzdłuż krawędzi otchłani. Gwiznąwszy na psa, aby szedł za mną, zacząłem ostrożnie spuszczać się po ścianie wąwozu. Głębokość jamy wynosiła około 150 stóp i dotarcie do strumienia kosztowało nas wiele trudu i wymagało długiego czasu. Na dole zaczęliśmy powoli posuwać się wzdłuż brzegu rzeki. Pod zwisającymi konarami drzew panowały nieprzeniknione ciemności. Poruszałem się ostrożnie, bacznie rozglądając się po okolicy i cały czas trzymałem kij w pogotowiu. Pepper zachowywał się teraz spokojnie i nie odstępował mnie ani na krok. Przeszukaliśmy dokładnie brzeg rzeki, ale nie odkryliśmy nic podejrzanego. Potem przeszliśmy na drugą stronę, przekroczywszy po prostu strumień i zaczęliśmy wracać, torując sobie drogę przez gęstwinę krzaków. Mniej więcej w połowie drogi do domu znów usłyszałem huk spadających kamieni, dochodzący z miejsca, które niedawno opuściliśmy. Potężna skała zsunęła się po wierzchołkach drzew, odbiła się od przeciwległego brzegu i wpadła do rzeki, opryskując nas wielkim słupem wody. Pepper zawarczał głośno, po czym umilkł i nastawił uszu. Zacząłem również nasłuchiwać. Chwilę potem dobiegł mnie przeraźliwy, na wpół ludzki, na wpół zwierzęcy pisk. Rozległ się wśród drzew, gdzieś w połowie drogi od południowej skały. Odpowiedział mu podobny głos z dna piekła. Słysząc to, Pepper wydał krótkie, ostre szczeknięcie, przeskoczył rzeczkę i zniknął w krzakach. Głośne ujadanie psa od czasu do czasu zagłuszał dziwny, niespokojny jazgot. Po chwili hałas ustał i w ciszy, jaka zapadła, rozległ się nieludzki, straszliwy krzyk. Usłyszałem przeciągły skowyt Peppera. Gałęzie poruszały się gwałtownie i pies wybiegł z nisko opuszczonym ogonem.
trwożnie oglądając się za siebie. Kiedy się zbliżył, zauważyłem w jego boku wielką ranę z wyraźnymi śladami pazurów. W rozoranym ciele bielały żebra. Na widok tak okaleczonego psa ogarnęła mnie dzika wściekłość. Groźnie wywijając kijem, wskoczyłem w krzaki, z których przed chwilą wyłonił się Pepper. Kiedy przedzierałem się przez gęstwinę, odnosiłem wrażenie, iż słyszę czyjś oddech. Jeszcze chwila i znalazłem się na małej, odkrytej polanie, w momencie, gdy jakaś sino-biała postać znikła między krzewami po przeciwnej stronie. Krzycząc w niebo głosy, rzuciłem się w tamtym kierunku. Gorączkowo zacząłem przeczesywać gąszcz, waląc kijem w gałęzie. Nic jednak nie znalazłem i wróciłem do Peppera. Przemyłem wodą ranę psa i zrobiłem patrunek ze zmoczonej chustki do nosa, po czym obaj wycofaliśmy się z mroku wąwozu na światło dzienne. W domu zaniepokojona siostra wypytywała, co się stało Pepperowi. Wyjaśniłem, że stoczył walkę z jednym z dzikich kotów, o których mówiono, że całe ich stada żyją w okolicy. Czułem, że lepiej zrobię, ukrywając przed nią prawdę, tym bardziej, iż sam właściwie jej nie znałem. Jednego byłem pewien. Postać, która mignęła w krzakach, nie była dzikim kotem. Wydawała się znacznie od niego większa, a jej skóra, jak zdążyłem zauważyć, przypominała skórę wieprza o bladym, niezdrowym, trupim kolorze. Potwór biegł na tylnych nogach, wyprostowany tak, jak chodzą ludzie. Tyle zdążyłem zauważyć w ciągu krótkiej chwili i muszę przyznać, że kiedy zastanawiałem się nad całym zdarzeniem, oprócz uczucia rozbudzonej ciekawości, ogarniał mnie wielki niepokój. Opisany przeze mnie incydent miał miejsce rano. Nieco później po obiedzie siedziałem zatopiony w lekturze. W pewnej chwili podniosłem wzrok i zobaczyłem, że coś zagląda przez okno. Zdołałem dostrzec tylko oczy i uszy. Na Jowisza! Toż to świnia! Krzyknąłem, zrywając się na równe nogi. Znalazłem się teraz blisko okna i stwierdziłem, że nie była to świnia. Zresztą Bóg jeden wie, co to było. Przypominało ogromnego potwora, który odwiedził wielką arenę wśród gór. Zaglądający do pokoju stwór miał groteskowe ludzkie usta i szczęki. Nie zauważyłem jednak brody. Nos kończył się ryjem, który razem z małymi oczkami i dziwnymi uszami sprawiał, iż podobieństwo do świni było uderzające. Do tego niskie czoło i cała twarz trupio-bladego koloru. Przez chwilę stałem, wpatrując się w tę postać, nie mogąc opanować uczucia odrazy i panicznego strachu. Potwór bezmyślnie poruszał wargami, a raz nawet chrząknął, niczym prawdziwa świnia. Myślę, że najbardziej zafascynowały mnie jego oczy. Z przerażeniem zauważyłem w nich przejaw ludzkiej inteligencji. Wzrok potwora ślizgał się po pokoju i wyraźnie unikał mego spojrzenia. Zjawa opierała się o parapet dwoma rękami w kształcie szponów, które w przeciwieństwie do twarzy były brązowego, gliniastego koloru i przypominały ręce człowieka. Miały bowiem cztery palce i kciuk, połączone płetwą, zupełnie jak u kaczek. Zauważyłem też paznokcie, długie i mocne, niczym pazury orła. Jak już wcześniej zaznaczyłem, czułem dziwny strach z domieszką odrazy, jaka nas nawiedza w chwili zetknięcia się z czymś odpychająco plugawym. Czymś szatańskim, należącym do nieznanego nam świata. W ciągu krótkiej chwili nie sposób było zauważyć wszystkich szczegółów wyglądu stwora. Jego obraz, przechowawszy w głębi pamięci, dopiero później wracał z całą wyrazistością. Chyba przez chwilę wpatrywałem się w dziwną bestię. Wreszcie uspokoiłem się trochę, przezwyciężyłem zwierzęcy strach i zbliżyłem się do okna. Na mój widok stwór cofnął się i zniknął. Podbiegłem do drzwi i szybko wyjrzałem na zewnątrz, ale zobaczyłem jedynie splątaną gęstwinę krzaków i drzew. Wróciłem do pokoju, zabrałem strzelbę i poszedłem przeszukać ogród. A może niedawny gość był tym samym stworem, którego widziałem rano w zaroślach? Miałem ochotę zabrać Peppera ze sobą, ale doszedłem do wniosku, że jego rana szybciej się zagoi, jeżeli nie będzie się ruszał. Poza tym nie na wiele by mi się przydał,
jeśli rzeczywiście postać za oknem była bestią, która go rano zaatakowała. Zacząłem systematycznie przeszukiwać ogród. Za wszelką cenę pragnąłem rozwiązać zagadkę potwora przypominającego świnię. Pocieszałem się, że mam przynajmniej do czynienia z przeciwnikiem z krwi i kości. Najpierw starannie przeszukałem zarośla, cały czas zachowując czujność, pamiętałem bowiem, co niedawno spotkało Peppera. Jednak po kilku godzinach, kiedy nie zauważyłem w wielkim, pustym ogrodzie nic podejrzanego, czułem się mniej ostrożny. Czułem, że widok zjawy ucieszyłby mnie nawet. Wszystko było lepsze od ciszy i strachu na myśl, że potwór może się kryć w każdym z mijanych krzaków. Później całkiem zapomniałem o niebezpieczeństwie i przetrząsając kolbą strzelby, gałęzie coraz bardziej zagłębiałem się w zarośla. Kilka razy krzyknąłem, ale odpowiedziało mi tylko echo. Czyżbym uderzył i przestraszył potwora tak, że boi się teraz pokazać? Jedynym rezultatem mych nawoływań było pojawienie się siostry Marii, zaniepokojonej dziwnym hałasem. Wyjaśniłem, że wypatrzyłem dzikiego kota, który pokaleczył Peppera i usiłuję wypędzić go z ogrodu. Siostra zdawała się wątpić w prawdziwość mych słów i wróciła do domu z wyrazem niedowierzania na twarzy. Czyżby coś zauważyła? Dziwne, gdyby domyślała się prawdy. Przez resztę popołudnia kontynuowałem poszukiwania. Czułem, że nie zasnę, wiedząc, iż dziwny stwór grasuje po ogrodzie. Nadszedł jednak wieczór i nic nie znalazłem. Dopiero kiedy wracałem do domu, usłyszałem krótki, trudny do określenia odgłos wśród krzaków z prawej strony. Natychmiast zawróciłem, błyskawicznie złożyłem się do strzału i wypaliłem, mierząc w miejsce, skąd dochodził hałas. Usłyszałem, jak coś ucieka w zarośla. Musiało biec dość szybko, bo już po chwili nastała cisza. Jeszcze kilka kroków i zrezygnowałem z dalszych poszukiwań, zrozumiawszy ich bezcelowość wśród raptownie zapadających ciemności. Zmęczony i przygnębiony wróciłem do domu. W nocy, kiedy siostra poszła już spać, obszedłem wszystkie okna i drzwi na parterze, sprawdzając, czy są dobrze zamknięte. Nie musiałem martwić się o okna, gdyż te na niższym piętrze mają mocne kraty. Co się jednak tyczy drzwi, których jest aż pięcioro, postąpiłem bardzo roztropnie, ponieważ żadne z nich nie były zamknięte. Sprawdziłem wszystkie zamki i wróciłem do gabinetu, gdzie po raz pierwszy poczułem się nieswojo. Duży pokój rozbrzmiewał nieprzyjemnym echem. Przez chwilę usiłowałem czytać, a kiedy okazało się to niemożliwe, zszedłem z książką do kuchni i usiadłem przy kominku, na którym płonął wielki ogień. Musiałem czytać dobrych kilka godzin, kiedy nagle usłyszałem dźwięk, który sprawił, że natychmiast odłożyłem książkę i cały zmieniłem się w słuch. Był to odgłos skrobania i majstrowania przy tylnych drzwiach. W pewnej chwili zawiasy skrzypnęły głośno, jak gdyby ktoś na nie silnie napierał. Przerażenie odjęło mi mowę. Nie mogłem się poruszyć, ręce zaczęły dygotać, ciało pokrył zimny pot i trząsłem się cały jak w febrze. Dopiero po dłuższej chwili uspokoiłem się nieco. Tajemnicze odgłosy za drzwiami ustały. Przez następną godzinę siedziałem nieruchomo, nasłuchując. Nieoczekiwanie powrócił strach. Chociaż wokół panowała cisza, czułem się jak zwierzę obserwowane przez węża. Nie miałem wątpliwości, że jakieś tajemnicze prądy działają w pokoju. Stopniowo udało mi się wyłowić ledwo słyszalny dźwięk, słaby pomruk, który stawał się coraz głośniejszy, aż w końcu przeszedł w przytłumiony, nie mniej potężny chór upiornych krzyków dochodzących z głębi ziemi. Popadłem w stan odrętwienia, z którego wyrwał mnie nagły łoskot spadającej na podłogę książki. Potem siedziałem już tylko nieruchomo i tak zastał mnie świt. Kiedy wślizgnął się do środka przez okratowane, wysokie okna wielkiej kuchni. Wraz z nastaniem dnia opuściło mnie uczucie strachu i odrętwienia. Powrócił dawny spokój. Podniosłem książkę i nasłuchując zacząłem skradać się do drzwi. Żaden jednak dźwięk nie przerwał złowrogiej ciszy. Przez kilka minut stałem nieruchomo, a potem bardzo powoli i ostrożnie odsunąłem zasuwę i uchyliwszy drzwi, wyjrzałem na zewnątrz.
Moja ostrożność okazała się zbyteczna. Ujrzałem bowiem tylko szarą masę ponurych, splątanych krzewów i drzew. Wzdrygnąłem się, zamknąłem drzwi i bezszelestnie wspiąłem się po schodach sypialni. Tłumaczyła Małgorzata Targowska-Grabińska. Muzyka Jacek Brzozowski. Czytał Jacek Brzozowski.